bo to nie chodzi tylko o to, że kobiety nie są gotowe na posiadanie dziecka. Kobiety nie są gotowe na to, żeby przeżyć śmierć swojego płodu czy młodego dziecka, które ledwo po narodzeniu umrze z powodu wad genetycznych i chorób. Na to nikt nie jest przygotowany i tego nikt nie uczy w szkołach. Więc nie powinniśmy się z tym zgadzać, a prawa kobiet powinny być prawami człowieka. Wychowałem się w rodzinie kobiecej, mam 5 sióstr, wychowywała mnie babcia, mama, mam również tatę, ale z nimi spędzałem dużo czasu, jestem tu ze swoją narzeczoną i walczę o ich wszystkich prawa. I to mnie po prostu strasznie porusza, co się dzieje w Polsce i nie chciałbym, żeby tak się działo i dlatego tu przyjechałem. Moje siostry będę bronił!